Może to jest jakaś kraina tego księcia kota? Nie, to nie, to nie, ten symbol, nie. Ten symbol jest zły, zamknijcie te drzwi. Zamknijcie te drzwi. To są bardzo złe drzwi. Lepiej ich nie otwierać. Nie otwierać tych drzwi, mówię. Ja się go pozbyłem tylko po to, żeby otworzyć. Nie. The Baby in Yellow. Prawdziwa historia. Na drugim brzegu, w odległych krainach. Nie wiem, czy widzieliście, tam była kicia misia, szła sobie po lewej stronie, na dole. Wejdź do mieszkania. Co tu się dzieje w ogóle? Halo, co to za dźwięki są? Nie chciałem jakieś prowadzenie, przywitać się z kimkolwiek, może z widzami chciałbym. A tu jakiś prąd? A, bo to się winda zepsuła. No dobra, mniejsza z tym. To co, idziemy do mieszkania, bo wszyscy są ciekawi, co tam takiego się wydarzyło. Ktoś chyba jadł na obiad grochówkę. Kicia? Cześć, kotek. Ty jesteś ten dobry kotek? Jak... Nie? Chyba nie jestem dobrym kotkiem. Podłem zaś, że czurnim kłyty. I co, on tam wszedł na górę? No i przez ciebie rozwaliłem mój kubeczek szczęścia. What the fuck? Jakie to głośne wszystko. Wchodzimy na górę po drabince. Hej, kotku. Pobawisz się ze mną? Dam ci kocimiętkę. No tak, wskocz w obraz, bo przecież ja się z moją dupą wielką nie zmieszczę w tym obrazie. Oho! Oho! Zostałem wciągnięty przez obraz. Halo, Kitek. Dobra, kupię ci tą zabawkę. Tylko weź mnie wypój z tego obrazu. Filemon, jak mam cię nazywać? Czarny cię nie mogę nazywać, bo dostanę demonetyzację. Hej! Oj, kotek wybuchł. No i koniec tego dodatku. Aha, to już Ej, to powiem, że bardzo szybko przechodzę tę grę. Ciekawość. Jak najszybciej chodź za mną. Przez portal on nie może nic zobaczyć. Czarny kot. O, to fajnie. Jak coś, moi kochani, to ja jestem delikatnie przeziębiony i wciągam dużo obmąki Basi, żeby być jak najlepszy, wiecie, żeby mieć power po prostu. Więc zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem, żeby mi było lepiej, żebym wyzdrowiał. Dziękuję bardzo z góry. A teraz wracamy do naszych przygód czarnego kota i Szarikana, czyli najgorszej opiekunki na świecie. Brrrr! On jest księciem jakimś. Ciekawość, podążaj za kotem. Dalej? Wow! Ej, ale w końcu jesteśmy w jakimś nowym pomieszczeniu. Ha, ha, ha! Ty małe pierdzielu, zostałeś tam po drugiej stronie. Tfu! Znaczy, jako jego opiekunka nie powinien tak robić, ale wiecie, no. Zasłużył sobie. Odtwórz nagranie. Co? Podróżowanie za pomocą obrazów pomiędzy światami to najlepszy sposób? Aby się tylko biura podróży nie dowiedziały o tym, a nie linie lotnicze. A, to super ten zapis. Dużo wprowadził do mojego. Jak będę chciał pojechać na wakacje, to już wiem, że będę musiał wejść po prostu sobie w obraz. Weź śrubokręt. Why not? Weź klucz. Kotku, chcesz się pobawić? Ty umiesz aportować? Co ty umiesz? Podnieś książka. Ja cię pierniczę, ale mogę podnosić dużo rzeczy. Łopatę też mogę podnieść. Dobra, to wyjdzie w DLC. Weź rolka kabla. Ej, to jest poradnik tego Majsterkowicza. Będziemy coś budowali na pewno. Tu potrzebujemy gniazdko wsadzić, może jakąś baterię? Dzieciom dęb zbroniony. Ten kot założył ruch oporu przeciwko wszystkim dzieciakom na całym świecie. Genialny pomysł, przełączam się do niego. Chciałbym zostać członkiem tej sekty. Książka idzie tam. A o to chodzi. Dobra, mamy 5 kropek, więc wsadzimy ją tu. A, trafiłem. Puszka oleju? Co to jest w ogóle? Jaki bałagan tu jest w ogóle w tym domku? No, trzeba będzie tu trochę posprzątać. Mogę nawet nakrętki brać. Rany, ja tu czołg. A to mi po co niby? Ja tu czołg muszę zbudować, żeby tego dzieciaka pokonać, a nie jakieś gumowe kaczuszki. To jest dwójka, więc wkładamy ją ładnie tu. I została nam jeszcze jedna, trójka z tego co widziałem. A nie, to czwórka. Wait a minute, jak to jest? No to nie do końca tak. Złą książkę mam. Jak to zrobić? Może jest jeszcze jedna jakaś książka? Fejkowe książki. No tak, żeby nie było zbyt prosto, nie? I tak, miałem rację. O my god, widzicie IQ Szarikana? Ojung, ale ja jestem mądry śmort i w ogóle. Ja rozumiem, że to jest taki proces inicjalizacji, że ja muszę tutaj udowodnić członkom innego tego ugrupowania, że jestem wystarczająco inteligentny, aby móc brać udział w obrzędach polegających na wypędzeniu demona z dzieciaka. Na razie idzie mi dobrze. Mogę wziąć świecące grzybki, czy dopiero jak zostanę już tym pełnoprawnym kultystą? Wezmę ze sobą gumową kaciuszkę. Moja gumowa kaciuszka i ja będziemy zaraz w sekcie, ale fajnie. I będziemy dokładali do pieca, ale fajnie!
Ale to w drugą stronę. Ja tu zwiększyć ciśnienie muszę. Więcej węgla! O, węgiel podnieś. Nakarm piec. No idealnie! I czuję się jak w domu, czyli na Śląsku. Oh my god! Najlepsza gra na świecie. I już mogę ją ocenić 10 na 10. Dzieci, nie róbcie tego w domu. Ja mogę. Ja jestem... I tak otwieramy drzwi na Śląsku właśnie. Ale jesteśmy w kanałach? Co tu się wyprawia? Bardziej mi się podobało na górze. Tutaj trochę śmierci. Halo, słucha mnie ktoś tu? Kotek. Tu jest mokro. Koty nie lubią... Ty sierś! Słuchaj, sensei. Ty nie możesz mi robić takich jumpscare'ów, bo moje serduszko jest... Wiesz... Może zrobić kaput, nie? Wiesz co to znaczy? Że wasz jedyny członek odejdzie z tego ugrupowania, bo se kitnie. Ale mam kaczuszkę ze sobą. Aha, tak? Ja jestem taki szeroki, że aż drzwi rozwaliło. Mhm, jasne, tak. Co mam przejść na dietę? To mi chcesz powiedzieć, gro? Poczekaj, kaczuszko, ja muszę się tu rozejrzeć, czy ja mogę coś tu zrobić. Dobra, nic. Wracamy. Mam gumową kaczuszkę. Halo, Kitek, to ty się tak trzaskasz? Sąsiadów obudzisz. Mógłby się tak nie trzaskać. A, o, to nie Kitek. To zwariowane drzwi. Co tak miałkło? A, to kot. Masz! Pobaw się kaczką. Mamy księżkę. Flora Castoria. Karcosy. Nie wiem, co to jest w ogóle. Wsadzamy tę... Chcemy otruć dzieciaka! To jest świetny pomysł. Weźmiemy ten kwiatek, zmielimy go i wsadzimy do butelki i wsadzimy to dzieciakowi. Dzieciak równa się pytajnik, czyli pewnie dostanie sraczki po tym. Genialny pomysł. Wygląda na martwego. Co to znaczy? To miał podlewać ten kwiatek! Nie wywiązał się z tego. A tu co było hodowane? To nie wygląda jak kaktusik. Kituś. O, robocik. Ej, ja widziałem na zwiastunie tego. To jest taka przerośnięta rumba. Ona będzie latała. Co to mamy? Uszkodzony akumulator. Chcesz mi powiedzieć, że muszę zrobić drugi taki. Ale z tego co widzę, on jest napędzany chyba miłością. Więc muszę mu coś wsadzić, żeby go napełnić miłością. Nic mi nie przychodzi do głowy. Okej, tutaj nie możemy wejść. Tu jest zamknięte. O, gdzie mamy? Uszkodzony akumulator. Czemu wszystkie akumulatory? A, tu są dobre akumulatory. Wow, dużo tego tu jest. Mhm. Traszka okazuje się być jedną z moich najb... O, za szybko on czyta. Dusza się załamuje? O, to ten robocik chyba się Traszka nazywa, ale to zaraz sprawdzimy. Dobra, weźmiemy ten akumulator. O, mamy nawet... Wow! Ale fajnie! No tak, bo gdybym robił właśnie przełącznik na wejście, to zrobiłbym wewnątrz, tak żeby się ktoś zatrzasnął i nie mógł wyjść z zewnątrz. No to jest logiczne przecież. Ej, naprawiam cię! Wstawaj, zasrałeś się! Masz kaczuszkę na pocieszenie. Słyszysz? Żyjesz! Ej, bo się nam rumba zepsuła. Weź robota na górę, aby go naprawić. Przecież on jest naprawiony. Wygląda... No... No dobra, może nie wygląda, ale... Ale to jest wersja alfa, to trzeba mu nowy Windows wgrać. I wtedy zacznie dobrze działać. Jak mam cię naprawić? Jak podłącz to? Co to znaczy podłącz? Włącz to. Mam cię wsadzić tu do tego? Ja wiem, że chciałem cię wypełniać miłością, ale nie wiedziałem, że to będzie prąd elektryczny. Okej, co dwa bolce to nie jeden, jak to mówią. Jak się czujesz? Dobrze? Lepiej? Mam nadzieję. A, no to chyba słabo. Te bolce weszły, bo nie otworzyły te drzwi do końca. Słyszysz? Trzeba ci rozszerzyć twoje otwory. Parę śrubek. Nie chcesz tego. No, a może klucz? Też ci nie smakuje? Śrubokręt? Ale ty jesteś wybredny, nie? Może młotkiem? Jak ci przypierd... Ej, a może tu trzeba to wsadzić? Ja go tu wsadzę. Hello? Tak! New tu! Nowy Windows dla kotów! A to jest... Minigierka! Którą nie umiem grać! Wow! Ale się ma refleks, nie? Jej, naładowaliśmy naszego robocika. Aż mu się oczy zaczęły świecić. Jej! Hello! Witaj! Co ty mi wyplułeś teraz? Wymaga wkładu suszu? O nie! Żółty się skończył! Znowu! Te cholerne drukarki. Oni mnie naciągają po prostu na pieniądze, nie? Przestań mi mruczeć tam. Nie weźmiesz mnie na słodkie oczka. Dobra, mam tusz. Ej! Uspokój się! Co, ten dzieciak mi wszedł do tego pieca? Ja go tam słyszałem. Dobra, masz. Smacznego.
Miau! Mogę drukować teraz bez użyteczne kartki, ale fajnie! Oho, co tym razem? No nie masz nóg. Wow! Dołącz nowy wzmacniacz? A skąd mam załatwić nowy wzmacniacz? Czego ty potrzebujesz? Czego ty potrzebujesz? O! Ty potrafisz teraz otwierać drzwi, czyli jesteś użyteczny. Za moich czasów montowaliśmy klamki w drzwiach, ale widzę, że postęp i technologia idzie do przodu. Mamy jakieś drzwi, w których jest obojnik. Do czego służy obojnik? I czemu on tak gra jak w jakimś chórze kościelnym? Mam święty obojnik! Trzymajcie mnie! Mogę użyć go i was poświęcić chyba. Pluszowy dzieciak. Ja cię jeszcze dopadnę, zobaczysz w tym odcinku. January 22nd. Log 285. Mhm. My dolls have confirmed apartment 10 as a new yellow site. Apartament 10 jest nowym żółtym miejscem. Brzmi ciekawie. Is it egotistical that I made the dolls look like myself? Maybe, but who's to judge? Upodobniłeś lalki do siebie? Ty tak wyglądasz, gościu? Wow, nie wiedziałem, że doktor SCP jest, kurde, ojcem tego dzieciaka. Nieźle, dzieciakom jestem zbroniony. Na pewno respektuję te napisy i te znaki. Już to widzę. Dobra, podnieś książka. Ja muszę jakiś wzmacniacz znaleźć. Zdobądź jednostka wzmacniająca. A, to tu! Wygląda jak doniczka. Masz, wsadzę ci. Nie można podłączyć ręcznie. A jak mam to inaczej niby zrobić? Jak nie ręcznie? Nożnie? A tu mamy... O to chodziło. I od razu wiadomo, że to jest dobre pomieszczenie, bo tu są kaczuszki. Tu musimy ciebie wsadzić. A to czemu... Aha, no w tej grze to bardzo lubią wkładać różne rzeczy temu robocikowi w różne otwory. Chodź, bo czeka na ciebie przyszłość. Oj tak, spodoba ci się. Teraz będziesz miał pneumatyczne wkładanko. Jak się nazywa tylnia część ciała robota? Nie wiem, choć się domyślam. Bo jak ja ciebie podniosę, to się drzwi zamkną. I jest problem teraz. Jak trzymać otwarte te drzwi jednocześnie i zawołać tego robota? Bardzo dobre pytanie, Shirkan. Jak to chcesz zrobić? Nic mi nie przychodzi do głowy. Ej! Jego podłożymy pod drzwi? No tak! Przecież on wygląda jak taka nakładka. No przecież w domach się takich używa. Oh my god, i to święty obojnik służy do trzymania drzwi? Naprawdę? Jesus Christ, co za świętokradztwo. Dobra, masz. Składamy. O tak! Podobało się, co? No, to nie psuj się specjalnie. Tak, mogę latać! I pierwsze co zrobiłem, to wleciałem do systemu wentylacyjnego? Gdzie on poszedł? Dobre pytanie. Mógłbyś mi się jakoś odwdzięczyć albo coś? No nie, najlepiej uciec. Chodź kaczuszko, ty mnie nigdy nie zostawisz, prawda? Czego nie mogę powiedzieć o sobie? Oho! Oho, dzieciak się chyba domyśla, że planujemy go obalić, jego morderczy reżim. Aha, taki jesteś! Pomóż robotowi Next naprawić windę. Mam ci podać klucz, tak? Okej, dobra. Czy to jest klucz? Nie no, żartuję. Aż taki głupi to ja nie jestem. Dobra, łapaj to. Przecież ty nawet nie masz kciuków przeciwstawnych. Jak ty to niby trzymasz? Ja nie wiem, czy te spadające śrubki i nakrętki to jest dobry znak tego, że ty naprawiasz tą windę, czy ją bardziej rozniszczysz. Teraz potrzebujemy paliwa. Nie no, to jest smar. Oczywiście, że to jest smar. Potrzebujemy smaru, żeby nasmarować tobie dupę, bo będziemy za chwilę wkładali większe bolce. Nie no, przestań, Sharikan, przecież dzieci cię oglądają. No jak masz? Masz. Aha. To ty się chciałeś napić? No to ty świetny jesteś, naprawdę. Teraz młotek. Nice, no i to ja rozumiem takie obrazki. Proszę. O! Wiecie, gdzie wchodzimy? Do dorsów z Robloxa teraz. Ta winda wygląda... idento. Chodź, kaczuszko. Przejedziemy się teraz. Pojedziemy na wycieczkę. Oho. Oho. Idzie ta zmora żółta. W obsranych gaciach. Laboratorium. W tajemniczym ogrodzie, z dala od wścibskich oczu. Azyl w Karkosa, chroniony przez mędrców. Przez Newdy. What the hell? No, pokaż swoją prawdziwe oblicze, no. No, dziecko. No tak, dziecko. Chyba demon. Te obrazy w ogóle się wszystkie ruszają? Co to jest? Wow! Ej, nie jestem taki ciężki! Gdybym był ciężki, to wtedy by się te drzwi otworzyły, ale ewidentnie jestem bardzo lekciutki, bo nawet drzwi nie mogę otworzyć. O, podlewasz kwiatki. No, cześć! Wow, jesteś moim najlepszym przyjacielem! Oddawaj moją kaczuszkę! Ja pamiętam, że jechałem tą windą kaczuszką. Gdzie jest moja kaczuszka z wyrolu? Nie opłaca mi się w to grać bez mojej kaczuszki. Co, chcesz, żebym cię znowu nabił na bolca? Ajej, komuś się to spodobało.
Dobra. Jej, a to do czego służy? O, zasysa. To jest taki odkurzacz. Na miarę XXI wieku. No tak, fajny. A właśnie te drzwi. A, otworzyły się. Wow, ale wypierdziane laboratorium. Zbadaj pokój alchemiczny. Oh my god, będziemy tu robili eksperymenty. Najpierw wyhodujemy kwiatek. Potem on weźmie jej to z pryska chyba czymś. A potem my dodamy tam różnych dziwnych składników, cukru, zmiksujemy to i tak powstał Kapitan Planeta. Nie da się dosięgnąć. Jak się nie da dosięgnąć? Wystarczyłoby podskoczyć, ale ja nie mogę, bo jestem przyklejony do podłogi. Słuchaj, przestań podlewać. Albo nie, podlewaj te kwiatki. Tak, ty musisz podlewać te kwiatki. My musimy wyhodować kwiat. Wielki kwiat. Żyrosfera. Zbadaj. O, zajmij się tym kwiatkiem. Dobrze, spryskaj go. On coś jest agresywny bardzo. O, to tak właśnie trzeba było zrobić. Ej! No i umarł kwiatuszek. Za dużo nawozu dodajesz do tych kwiatków. Okej, mam to. Gdzie to muszę wsadzić? Teraz do... To zamieniamy na... Albo łączymy. Nie, to zamieniamy na zieloną i czerwoną butelkę. Okej, do kociołka paronoronics. Dodaj odczynnik. A, czerwony z niebieskim będziemy łączyli. Okej, odczynnik ciepła. What the hell, jeszcze butelki. Kurde, ale ty macie wypierdziany sprzęt, nie? December 1st, log 160. So, the gyro sphere and the world door above. Miksujemy! O tak! Oh my god, oh my god! Zobacz miksturę, zapasz miksturę. Tak. Oh my god, leci soczek. I zaraz to weźmiemy i napełnimy. Oh my god. Ej, zrobiłem ci papu. Papu, ty popstrańcu, ci zrobiłem. Cukru ci dowaliłem tyle, że dostaniesz cukrzycy w tak młodym wieku po tym. Popatrz się. Patrz, co mamy. Mamy buteleczkę, na której pokazany jest magnes. Wiesz, bo będziesz magnes na kobiety. Wszystkie laski w twojej okolicy będą twoje. Nie wiesz, jak to działa? Chciała to mu... Ej, oddawaj! Oddawaj moją kaczuszkę! Ej, on porwał moją kaczuszkę! Oddawaj to. Ale wiecie, co mam? Oprócz ciebie, śmierdzielu, ciebie nie lubię, nie? Więc wiesz co, idź tam, no, zajmij się sobą. Zdobyliśmy kluczyk, magiczny kluczyk do Królestwa Kucyków. Więc otwórzmy to pomieszczenie, przeszukaj kuchnię. No tak, bo stół alchemiczny zaraz obok kuchni się znajduje, czemu by nie? Mamy książki, mamy lodówki. O, czy będzie gotowanko? Dzisiaj na obiad będzie indyk, oczywiście z cebulą. Czy ja muszę zrobić coś do jedzenia teraz? Przeszukaj kuchnię. Co ja mam zrobić? Mogę zamknąć drzwi. O. Tu jest zamknięte, to jest część kuchni? Jak tak, to nie jest za bardzo co działa. Weź młotek. No tak, w każdej kuchni trzymamy młotki i śrubokręty, bo czemu by nie? Coś z tym trzeba zrobić. Tylko co? A może coś... O kurde, widziałem, że to się da rozbić. Podnieś książkę, ja bym mógł przeczytać książkę, to by było super. Robociku, pomóż mi. Do czego ten zawór służy? O to chodzi. Okej, wsysamy, tylko coś tam jeszcze trzeba wsadzić. Dzieciaka wsadzimy. Dzieciaka, weźmiemy, zagazujemy ich tam. Tak, weźmiemy go, nakarmimy grochówą, wsadzimy go tam do tego i wtedy kota wygonimy. Nie wiem dlaczego, jak kotek jest ze mną, ale będzie śmiesznie. It's a prank, bro. Zrobimy mu pranka, co nie? Masz, rośnij duży, żryj grochówę. Ej, wracaj tu, śmierdzielu. Nara, gdzie? Czy o to chodziło? A nie, tam chodziło o magnes! O magnes! Aaa, no bo ja muszę wcisnąć te rzeczy. Ej, kocie, jeżeli chcesz, żebym ja się pozbył tego dzieciaka, to wystarczy, że mi poddasz ten kluczyk, nie? Będzie szybciej, łatwiej, w ogóle. Ale rozumiem, że tu każdy sobie pod górkę robi, nie? Idź! Idź, beboku! No, dobrze! Okej, mamy nowy kluczyk. Let's go! Zielone drzwi wymaga zasilania. A może wystarczy włączyć? Wow, kryzys zażegnany. Znajdź drogę na górę. A to nie trzeba po prostu tym drabinkom tam wejść? Hello, jestem na górze? Dużo rzeczy mogę tu zrobić. A ciebie jak podłączymy tutaj, to co zrobisz? Aj, to trzeba w odpowiednim momencie. A my sprytny. O, mamy zagadki. Okej, musimy znaleźć rozwiązanie tego. Zamknięte. Przestań do mnie rzucać, śmieciu mały. Bo cię trafię normalnie zaraz czymś. Okej, on nam podpowiada. On nam mówi coś ze świeczką, że trzeba zrobić. Poszukaj kodu do drzwi. Dobra, dzieciak. Może,
A to jest klucz. Tylko co to nam daje? Okej, okay. Jest taki symbol. No i fajnie, i co teraz? Tu jest kolejny symbol. Okej, okay. Ale nie wiem w jakiej kolejności. Ty śmieciu mały, jak mnie jeszcze raz czymś rzucisz. Z liścia. Wiesz co, do kominka cię wrzucę. Przegiąłeś pałę. Masz tam. A, tobie się to podoba, zapomniałem. Dobra, zaraz będziemy mieli wszystkie symbole. Oh my god, 200 IQ Sharikana. Oh my god, znalazłem przycisk od PlayStation, kwadracik. Wow, i kółeczko. Ja mam to zapamiętać? To na pewno tego nie zapamiętam. Kolejna kartka i mamy kolejny symbol. Trójkąt z dwoma kreskami. Wow. Dalej nie wiem, jaka jest kolejność. Fajnie, że znam symbole. A ich kolejność jest jaka? Może po prostu muszę te cztery symbole, nieważne w jakiej kolejności, ustawić. I będzie git. Kwadracik. Aha, o, rozumiem. A, no tak to działa. Wiecie, o co chodzi? Bo tu nie ma więcej takich symboli, więc to jest tylko jedna możliwość kombinacji tych wszystkich pierdołek. Na, 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 na. A! Big brain time. Otwórz nagranie? Oczywiście, że tak. Zapis 895, 27 lutego. Kot jest szczególnie ciekawskim stworzeniem. Nie wiem, czy ma motywy, czy jest mistrzem. Wydaje się inteligentna i szybko ostrzega mnie przed niebezpieczeństwem, kiedy jej to odpowiada. No, typowy kot. Zawsze cieszę się, gdy widzę jej twarz, gdy budzę się ze snu. Mam nadzieję, że zostanie. Koniec zapisu. Aha! No i ty takie zapisy sobie robisz? Witajcie, tutaj vlog numer 689. Dzisiaj wstałem, podrapałem się po dupie, kot na mnie popatrzył. Koniec vlogu, widzimy się jutro. Super. O kurde, poszukiwacz Ambroży Zbrojny. A i oni naprawdę są tymi doktorkami ze SCP. Wow, i to jest poszukiwacz doktor Nicholas Arkham. Nie ma jednej miski. Nie miski, maski. Na mnie to już nie działa. Twoją mordę tak często oglądałem, że wiesz, mnie to już nie straszy. Nie działa. No ładnie. Ej, złaź stąd. Myślisz, że co, będziesz siedział sobie na tym tronie? Nie ma takiej opcji. Otóż to jest mój tron od dzisiaj. A, ja ci będę musiał zdjęcie zrobić? A, to działa jak hipnoza. Będę mógł cię zahipnotyzować? Okej, okay, od dzisiaj jesteś dobrym dzieckiem. Słyszysz? Uśmiech proszę. Czekaj, bo nie wsadziłem kasety. Oh my god, wyływanie, weź film. O kurde, będziemy wyływali zdjęcia. Ale kozak. O, to już czuję, że on będzie wyglądał jak jakiś totalny potwór. Taśmy. Jakbym był taśmą, to byś. A, to jest filtr. Dobra, przepraszam. Już, proszę o uśmiech. Mówimy demon. I, o, to jest negatyw. Poczekaj, muszę wywołać to zdjęcie. Dobra, wchodzimy tu. Póki nie jest, wystarczy. A, pokój. Dobra, czekaj, muszę zamknąć. Wywołujemy filmy teraz. Tak kiedyś robili ludzie, jak nie było smartfonów. Podnieś wywołany film. On nie wygląda, jakby był wywołany. Coś ty tu nalał do tego. Matko, jako technologia. Jakiś łodźki bobasiek. Jakbym nie wiedział, że jesteś demonem z piekła, to bym powiedział, że to nie ty. Ojejku, jakie fajne. No i co ja z tym mogę zrobić teraz? Jeszcze raz robimy to zdjęcie. Usiądź tu, uśmiechnij się. Wołamy ser. Mam wrażenie, jakby tu coś się z... Mogę Jestem geniuszem, nie? Jestem największym geniuszem na całym świecie. Po prostu wydrukuję sam sobie za pomocą drukarki 3D. Wydrukuję sobie dźwignię. Oh my god, jestem geniuszem. I teraz co się stanie? Tak? To się weźmie, wydrukuje. O tak, 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 tak. What? No powiedzcie, że to nie jest 200 IQ. O, winda na kwiatki. Wygląda na martwego. Może da się jakoś to przywrócić. Zrobimy zdjęcie i ożywimy go. Za pomocą, zdjęcia. Bo tak to działa właśnie. W tym świecie możemy ożywić kwiatki za pomocą aparatu. Yay! Oh yeah! I teraz będziemy mieli nowy odczyt. Odczyn. Ten alchemiczny ciatostwo, wiecie o co chodzi. Będziemy mogli teraz to zmiksować, będziemy mieli całkiem nową recepturę. Wracamy do naszego alchemicznego pokoiku, w którym będziemy przygotowywali kolejne łakocie dla naszego śmierdziela. Tylko zielona i czerwona. Let's go. Mieszaj się, tak. Robimy błękitny kryształ. Oh my god, jak w Breaking Bad. Słyszysz, będzie mąka Basia, będziesz mógł wciągać nosem. Czy czym tam sobie ty chcesz to wciągać? I teraz będziesz turbo ciężki. Ale... No właśnie. I raz! I dwa! I trzy! I cztery! What? Ale fajna zabawa! Ja chcę jeszcze raz! Nowa dyscyplina olimpijska. Rzut dzieciakiem!
O tak, baby! Podoba ci się zabawa? Mam nadzieję, że tak. Ja się dobrze bawię. Co my tu mamy? Co to jest za fontanna czekolady? Ku pamięci upadłym. Poszukiwacze dworu żółtaczki? Wieczny nadzór zmora żółtka. Od dzisiaj żółtek jesteś, słyszysz? Babę in yellow. Żółtek! Dobra, robociku, mógłbyś coś wydrukować? Znajdź kwiat od czynnika. A, musimy kwiatek znaleźć. Okej. Okay. A, znalazłem go. A, tu jest. Tylko najgorsze jest to, że my nie wiemy do końca, co on będzie robił. No. Ej! Ej! O nie, mój robocik dostał teraz w kurw mode activation! Zostaw moją rumbę! Uspokój się, aha, bo on mu niszczy kwiatki! Nie, spokojnie! Uspokój się! Dość, że mam jednego bachora. Matko jedyna, gdzie cię to cię przełącza? Uspokój się, słyszysz? Już! Spokojnie! Może kulą musimy wystrzelić? Ja bym tak właśnie uspokoił mojego robocika. Mhm. Tak. Czy ja chcę ich zabić? A może wystrzelę dzieciaka po prostu i tak się go pozbędę? Ej, to jest genialny plan, nie? Tylko, że problem jest taki, że on się teleportuje. Ale my poczekamy przy jednym kwiatku. Stój! Stój! Pobawimy się teraz w średniowiecze. Do widzenia! Nowy program rakietowy Elona Muska. Wyślij swoje dziecko na kolonię już teraz, na Marsa. Następnym razem ciebie tam wystrzelę. Przerośnięta rumbo. Ty musisz być family friendly, nie możesz, wiesz, odpalać jakiegoś morderczego trybu, że załatwisz, chcesz tego dzieciaka. Musisz być oazą spokoju, taką jaką ja jestem. No i przestań tyle pestycydów używać. Potem te kwiatki nam usychają w tym domu. A nie, no i wrócił. Co ci się nie podoba? O, rumba cię. Tak, rumba! Walczysz z nim! Dajesz do boju, rumba! To naprawdę wygląda jak zdjęcie czarnej dziury z NASA. Wielki kosmiczny odbyt, który pochłania wszystko. Albo tylko ja mam takie skojarzenie. Zderzenie światów. Ich przybycie jest nieuniknione. Muszą rozpocząć przygotowania. The Doctor. Kolizja światów? Wow, to inne wymiary może się będą przenikać przez siebie? To wygląda jak jakiś odcinek z Ricka i Mortiego teraz w tym momencie. Taki nieco straszniejszy. Hej, jak ja pamiętam, to ja zostawiłem to trochę w lepszym stanie, zanim zasnąłem. Ała, to było głośne. Hello? Ktokolwiek tu jest? Robimy ten magiczny. Albo i nie robimy tego magicznego odczynnika. Mógłbyś zostawić moją rumbę? Wiesz, ile ona kosztowała? A widzę, że sam dał radę. Hello? Czekaj, gdzie to się wkładało? Bo już nie... A, no tak, do tego pojemnika. I teraz robimy magiczny przepis. Tylko żeby go zrobić, musimy poeksperymentować. Mam wypełnić to miłością, tak? Okej, okay. Miłością wypełnijmy cię. Let's go. I teraz pomarańczowy. To musi być ostateczny przepis. No tak, no jak inaczej. Zamienimy cię w kangura teraz. Ja zawsze chciałem być kangurem. Yay! Cieszę się, że ci się podoba. O, oszołomienie. Okej, okay, zrobiłem drogi. Mogę odpalić swojego wana z cukierkami. Nie, jaka fajna zabawa. Szalika, do czego cały pokój bierze i wiruje? A nie mam pojęcia dlaczego. Rozumiem, że to nie jest ostateczna mikstura. No dobra, to mamy jeszcze jedno ostateczne połączenie. Teraz żółty, też ładny kolor. Taki złoty bym powiedział. Może zamienimy go w złoty posążek i opylimy na Allegro. Dobry pomysł. Okej, okay, to jest na pewno końcowa mikstura. To jest żółta, wiecie. Baby in yellow żółta mikstura. Ha, ha, ha. Nic bardziej oczywistego nie dało się wymyślić? Nakarmię cię. I zamienimy cię w demona, który zniszczy cały świat. Czy ja dobrze zrobiłem? Ustabilizuj żyrostrefę. Znajdziesz drogę na górze. Słyszysz, śmierdzielu? Muszę ustabilizować to, co ty teraz zepsułeś. Otwieramy drzwi i idziemy na górę. Aha. Czy to jest sypialnia dziecka? Tak, to jest ewidentnie sypialnia dziecka. Magiczne kaczuszki. Ała, ała, ała. Co? No przecież... No, uspokój się. Ty śmieciu jeden mały. Sabierz smoczek... A, to jest ten awaryjny system. Bo co to niby miało być? Podnieś uspokajacz. Zaaplikuję ci go teraz w tyłek, słyszysz? Ten uspokajacz. Żarty się skończyły. Ostatnim razem zaaplikowałem ci go do buzi. Ale tym razem...
No dobra, też ci go tu wsadziłem, obym dostał demonetyzację. Twoje szczęście tym razem, twoje szczęście. Uwaga, uruchamiamy żyroskop. Na 3, 2, 1. Jeszcze raz! Wsadza... A, bo tu jest jakaś kolejność chyba. Okej. O, chyba dobry wsadziłem. To teraz ten. Dobra. I trzeci! Widzicie, jak ja rozwiązuję zagadki za pierwszym razem. A to się nie miało kręcić? Co ty robisz? Ej, ale nie psuj tego! No ale, Mortko, jak to zepsujesz, to się świat przestanie kręcić i ziemia zacznie być płaska. A tego nie chcemy, prawda? To nie czas na zabawy! Wow! Okej, ten rdzeń... Idź do bezpiecznego miejsca! Gdzie jest bezpieczne miejsce?! Gdzie jest bezpieczne miejsce?! Co to znaczy iść do bezpiecznego miejsca? Gdzie jest bezpieczne miejsce? To jest bezpieczne miejsce? Okej, wygląda na bezpieczne. Okej, już... Święty schodzik! Święty kapeć! Tak, ratuj mnie! Co? Na górę? Na górę? Ale nie działa! Jak mam na górę się... A on mnie wrzucił na... O, w ostatniej chwili! Okej, dobra, udało się. Żyjemy. Gdzie jest kicia misia? Ona miała mnie ratować przed tym swyrolem małym, obsranym. Nie chcę nic zmienić, ale ja wracam dokładnie w to samo miejsce, przed którym uciekłem przed moment, nie? Jakby zablokowałem te drzwi na dole. Ok. Te drzwi dokładnie. A teraz tu wracam. Idź na zewnątrz. Dobra, halo? Chciałbym wyjść na zewnątrz. Zdobyć tą kulkę. I stąd uciec. Jak najdalej stąd. Możemy? Czarno dziuro, proszę, nie pochłaniaj nas. Jeszcze. Podniesienie nie jest bezpieczne. Poszukaj w ogrodzie brakujących elementów. Oh my god. Nie takie rzeczy trzymałem w łapkach. A, to te skorupki muszę wziąć teraz. Okej, okay, dobra. Cyk. Okej, okay, łączymy to. Powinno być safe. Idziemy odłożyć na miejsce. No. No. I kostka Rubika. I oczywiście ten nie musi gonić, prawda? Daj robotowi. Daj. A, do mnie dałem ci. A, dobranoc. Robocik. Trzymaj to. Podanie. O, ty jesteś szybszy, to ty tak nie mogłeś od razu tego chwycić? I to, ja to co? A ja to co? Idź za robocikiem. Nie! No come on! O, okej, parkury. Jak w Assassin's Creed? Nie no, w Assassin's Creed nie było chyba takich rzeczy. Przynajmniej ja nie pamiętam. Jezu, udało się nam. Kitek, a ty gdzie jesteś? Czemu nam nie pomagasz? A, ty się zmęczyłeś? Jesteś wykończony. O nie, baterie mu się skończyły. A mógł używać Duracell, to by wystarczyło do końca odcinka. Tak się rozładował. To miejsce na twoją reklamę. Ja no żartuję oczywiście. Zabieram ten rdzeń. Zaraz ci naprawię. Skoczę po młotek. I po baterię oczywiście. Ale na początek zamontuję tutaj ten rdzeń. Jakoś. Mam go tam wrzucić? Jak go tam mam wsadzić niby? Hej! Oho! Houston, mamy problem! A, tu deska się pojawia. Wcześniej tego nie było! Wielki rdzeniu, uratuj ludzkość! I zniszcz to dziecko demoniczne! I nalej kotkowi mleczka do miski. Tak! Tak! To działa! To działa! Muhahahaha! Jak doktor Frankenstein! Usmażyłeś moją rumbę, ale udało mi się odnowić rdzeń, który strzela w ciebie laserem, ale i tak nie dopadłeś, ale jednak nie! O nie, mój robocik został zniszczony. Ale spokojnie, mamy bardzo dużo części zamiennych. O, chyba się przypaliłeś trochę. To się wyklepie, spokojnie. Czy ten rdzeń powinien tak robić? Czy on powinien tak robić? Ej, obudź się! Wydrukuj mi coś! Nie mów, że ci się tuż skończył teraz! Co to robi? Co się dzieje? Ratuj! I to tyle? Takie pierdnięcie? Ja myślałem, że coś tu wsadzą wszystko w powietrze. Dobra, robociku, posiedź tu sobie. Podnieś. A, bo to do tej kulki trzeba wsadzić. A, widzisz. Ale to ma taki sam rozmiar. Otworzyłem jakieś magiczne wrota. Może tu jest jakaś kraina tego księcia kota? Nie, to nie, ten symbol. Nie,
Ten symbol jest zły. Zamknijcie te drzwi. Zamknijcie te drzwi. To są bardzo złe drzwi. Lepiej ich nie otwierać. Nie otwierać tych drzwi, mówię. Ja się go pozbyłem tylko po to, żeby Nie. Jeszcze on ma jakieś rodzeństwo dodatkowo. A, jeszcze oko Saurona wlatuje na salony. Super! Jak coś, to nie ja! Naprawdę! To nie ja! Ja chciałem tylko mleczka nalać kotkowi. To nie jest koniec. Dziękujemy za grę. Wow! Ej, jest bardzo fajnie! Jak widzicie, udało nam się przejść wszystko. Oczywiście wiadomo, to jest Early Access, więc pojawią się w przyszłości kolejne jakieś, wiecie, update'y, więc na pewno będę śledził to. Jak coś się pojawi, to oczywiście, że dla was to nagram. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jestem bardzo ciekaw, bo teraz pojawiła się jeszcze kolejna jakaś postać naukowca, który tam przeprowadzał te eksperymenty. No i oczywiście nowe dzieciaki. No i czarna dziura, która nas pochłonęła. I oko Saurona. Także trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Cześć! Bye! Yo.